powinno być widać. Więc tak. Słodzik, fasola biała. Dlaczego Bonjour? Kurczę, no z bólem, ale zawsze kupuję Daltone, czyli najtańszą możliwą fasolę. Ale dzisiaj ten posiłek wyjątkowo jem przed treningiem, co oznacza, że nie chcę w nim węglowodanów ze względu na moje carb backloading. No i to jest jedyna fasola, którą taką znalazłem, która ma tylko na 100 gram zawartość węglowodanów 6 gram. Czyli na puszkę wychodzi około, no mniej niż 15 gramów węglowodanów, więc jak najbardziej się to wpisuje w ten mój protokół. Następnie mamy proszek do pieczenia, odżywkę białkową, będą nam potrzebne jeszcze białka jaj i teraz dwa składniki, które nie są obowiązkowe. Ja sobie jeszcze dodam cynamonu i tu jest aromat o nazwie Bang Butterscotch, czyli takie maślane ciasteczko, bardzo dobry, polecam do kupienia na guiltfree.pl. Dobra, teraz co musimy zrobić? Będziemy to wszystko miksować na jednolitą masę. Następnie przeleję to do tej formy. Oczywiście forma nie jest obowiązkowa. Może to być zwykła miska, jakieś naczynie też wyjdzie. Zaraz zmiksuję i pokażę Wam co dalej. Mamy już to wszystko zmiksowane na jednolitą masę. Przelewam ją sobie teraz do foremki. No, widzicie, bardzo płynne jest. Ale całkowicie zmienia stan skupienia po tym, co zrobimy z tym za chwilę. Mianowicie będziemy to piec nie w piekarniku, będziemy to robić w mikrofalówce. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Jak widzicie, załadowałem już to do mikrofalówki. I teraz tak. Ta mikrofalówka ma 750 W mocy, także ja zawsze daję w tym wypadku na najwyższą moc i 8 minut. Około, no bo to myślę, że minuta w jedną, w drugą nie będzie miała jakiegoś większego znaczenia. No i za 8 minutek Wam pokażę, jaki jest efekt tego wszystkiego. Powstał nam taki placuszek. Zaraz spróbuję go wyciągnąć. Myślę, że no, nie będzie większego problemu. Wszystko się odkleja. Może wyciągnę go i pokażę już końcowy efekt. No, jak widać, trochę nam ten środek płynie, więc możecie u siebie zastosować dwie minuty dłużej, ale generalnie jest bardzo fajne, mięciutkie i no, jadłem go już kilka razy, tylko przyznaję się, pierwszy raz robiłem go w formie, normalnie robiłem w misce i wychodził taki też taki twardszy pudding, no, ale generalnie widzicie, tu się wszystko trzyma. Więc spróbujcie, dajcie znać, czy smakowało. No, ja Wam mogę to polecić, naprawdę dobre, zwłaszcza na redukcji. Mamy praktycznie samo białko. W moim wypadku jest trochę wrzutka z tłuszczy, ponieważ dodałem całe jajko. Ale jeżeli chcecie, to można bez zastosowania jajka mieć praktycznie samo białko z odżywki, z białek jaj i z fasoli. Także zabieram się za szamanie. Smacznego, na razie.